Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zagramy sobie jedynki. To znaczy, no, tak jak obiecałem, zagramy sobie jedynki o czempiona trójkę. Brakuje nam, z tego co mi się wydaje, dokładnie 6 MMR-ów. No, czyli jedna wygrana i jesteśmy w domu. Też ostatnio pisaliście mi, że zapomniałem pokazać ustawień wideo, dlatego tutaj prezentuję. To nie wiem, dlaczego jest 121. A dajmy na 120, po prostu równe, będzie ładniej. No reszta, tak jak ja mam, to myślę, że większość osób gra na podobnych ustawieniach. Jeszcze interfejs, tutaj mam tylko 140% ustawione, no i chyba jakieś tam małe rzeczy. A teraz już cięcie do spotkania. No i dobra, znaleziono przeciwnika, z którym będę grał o mojego pierwszego w życiu czempiona 3 na jedynkach. No, zobaczymy, możecie życzyć powodzenia. Co, ja nie wykorzystam okazji pustej bramki? Oczywiście, że wykorzystam. Czy ja mam chat hello all? Nie mam, team only. Ciekawe, co tam chciał. Ale ciśniemy. Wykorzystujemy zaliczkę. Już chyba gra normalnie. Może tam o freestyle pisał, ale ja mam team only, to nie widzę. W każdym razie... O cholera, lag. To ja mam lagi, czy on? Chyba serwer. No to nieźle się rozpoczął nasz mecz o czempiona trójkę pierwszego. Nie wiem, co tu się właściwie dzieje. Dobra, sfejkujmy kickoffa. No, trochę emocje się udzielają, ale to chyba nie tylko mi. Może on też gra mecz o pierwszego czempiona trójkę. Tak przeżywa. Że aż zapomniał pojechać do kickoffa pierwszego w meczu. Dobra, nie wiem, co robię. Jadę po buścika. No, dzisiaj mogę być bardziej zestresowany, także mniej gadać i robić takie oto głupie rzeczy. Generalnie też nie chciałem wbić tego czempiona 3 poza nagrywkami, więc nie grałem od 2 dni jedynek, żeby się zbierałem. Dobra, obroniliśmy i troszeczkę mogłem pozapominać fachu. No dobra, już nie narzekam, wygrajmy. Jak nie wygramy pierwszego spotkania, to można potem jeszcze zagrać 2 kolejne. No i też warto dodać, że w następnym Progress League prawdopodobnie z dwójek będę próbował wbić 1700 na dwójkach, także mam nadzieję, że chociaż jedno z tych rzeczy się uda. To zapowiadało się pięknie, a się zaczyna do dół. W sensie co? Mniej pięknie się robi. Okej, okay, obroniliśmy. Nie wie, co zrobił sam. Okej, zaraz piło busta. Nie zdąży uderzyć. Okej. Okay. Wróćmy się na pełnej. To zdążymy. Chyba, że nie zdążymy, bo jestem bałwanem. Czekajcie, muszę przytryhardować. Dobra, wypróbujmy naszego nowego kickoffa, co się uczyłem. Okej, okay, ja w jakimś tam stopniu zadziałał. Nie przegraliśmy kickoffa, także... No nie wiem, jest tragedia. Aaaa! No nie, tak się dobrze zaczynało wszystko. Najgorzej. Dobra, ciśniemy. To nie tak miało wyglądać, ale zadziałało. A ważniejsze jest to, czy działa, niż to, czy wygląda. W rokecie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra. Taktycznie. Nie, no jesteśmy dziadami. Czekajcie, muszę się naprawdę strajhardować, żeby wygrać to spotkanie, bo tak jakoś nie w sosie jestem. No, zróbmy fake kickoff, może zadziała. Rano nam podał piłkę. Przybijamy nad nim i cyk na pustą. No i szybko nadrobiona bramka. Polecam robić te fake kickoffy na boczkach. Na środku nie róbcie. Są mniej IP. Teraz zrobimy wolnego. Zobaczymy, co powie nasz przeciwnik. Dobra. O-o. Podrąbał nam. Ale myślę, że zdążymy. Okej. Okay. Tutaj wywalmy. A nie wtrafimy w bramę, szkoda. Właściwie się połaził na challenge. Trafi, to by był piękny gol. Okay.
to nie zużywajmy. A, dobra, mi są boosta. Tylko lecimy na demo i wracamy zabrać boosta i szybko kontratak, póki jeszcze nie ma pozycji za dobrej. Taktycznie zrobiliśmy to tak wolno, jak się dało, ale dzięki temu kozbaitowaliśmy. I wyszło w sumie super. No, zupełnie nie tak to planowałem tym razem, ale jak widzicie, czasami przypadek dobrze się przysłuży. Znowu nasz ponury kick-off wolny. W sumie jest dobrze, boosta mamy, piłkę też. Wywalmy to jakoś tak, żeby miał niewygodnie, żeby nie challenge'ował. O nie, no co za demo, tak. Dobra, teraz jakoś zabierzemy środkowego boosta. A czekajcie, bo się nic nie spodziewał, już widziałem, że zdąża. Czy będzie skakał? O, próba pincha, ale aczkolwiek nieudolna. Challenge. Zabierzemy szybko boosta i spróbujemy jak najszybciej uderzyć. Dobra, jest 5-5, także emocje rosną. Ciekawe, co tam obstawiacie? Czy wygram, czy nie do końca? Weźmy boosta. On będzie jechał po obrony, czy... O-o. Wywalmy to. Tego nie potrzebujemy. Czekajcie, bo on zawraca. Dobra, nie tak to miałem wywalić, chociaż. A, chciałem go bumpnąć, ale nie wyszło. O, boostem zgarnąłem. Trochę panika gaming poleciała, ale najważniejsze, że on... Myślę, że nie zdążymy. Jest, proszę bardzo, szósta bramka. Czy to się stanie? Czy to się stanie? O, dobra, a tak nie zacznę tego. Nie wiem, czemu zawsze mi się trzęsą ręce w takich sytuacjach. Nie, żebym często miał takie sytuacje, ale często mi się trzęsą ręce, po prostu chciałbym powiedzieć. O, o. Dobra. Te jedynki jakoś przeżywa 100 razy bardziej niż inne rankedy. Dwójki czy też trójki chyba już przypieczętowaliśmy, tak. Wydaje mi się, że na 100% mamy czempiona 3 na jedynkach w tej chwili. Także tutaj fajerwerki nie bez powodu. Zobaczmy to jeszcze na własne oczy. Co? Jak to jest? Mam... Co? Przecież według... Nie, no oszukali mnie. Wszędzie, gdzie sprawdzałem, było napisane, że od 1147 jest champion 3. Dobra, to... Nie, no ale się czuję oszukany, naprawdę. I smutno mi się zrobiło, byłem przekonany. Takie emocje były, a tutaj jednak trzeba jeszcze jedno spotkanie wygrać. Ale naprawdę, wszędzie, gdzie sprawdzałem, było napisane, że od 1147. No cóż, trzeba wygrać kolejny mecz. Ed, gramy z naszym... O, też Edek, też chat off. I I got it. No, mam nadzieję, że nie on ma. Zważywszy, że gramy jedynki. Dobra, strzelamy pierwszą bramkę. Nie no, ale naprawdę, byłem przekonany, że już wbiliśmy czempiona 3. Myślałem, że to już formalność będzie. Zobaczyć wyniki. Tutaj taka sytuacja. Dobra, takiego kick-offa to jeszcze nie widziałem. Dobra, nie trafił. To co najważniejsze. Zniszczymy go. Okej. Okay. Walnijmy sobie lekko, żeby móc potem przedłużyć. I walnijmy boomera. Bo broni skupany. Walnijmy jeszcze raz. Okej, okay, on robi jakąś pajacerkę. I nas przeblokował, niesamowite. Walmy to. Mamy kiepską sytuację z boostem. Raczej z jego brakiem. Okej, okay. ciśniemy. Pozwolimy sobie poskakać. Wywalmy to za jego plecy. No nie, no nie chciałem, żeby mnie zniszczył akurat, ale... Nie jest źle. O, chciałem go zniszczyć. Nie pykło. No i 1-1. Głupota. Chciałem go naprawdę zdemować, ale... No, coś nie poszło. Wyszedł! I to było najmniej... To było absolutnie najbardziej... Ale emocje nam zjadł. No co za... No nie no. W ten sposób nie chciałem wbić czempiona 3. W sensie taki plot twist był. I takie coś się stało, a obawiałem się. I naprawdę nie wiem, co się stało. Szukam, dobra, zagramy jeszcze jedno spotkanie oczywiście, no bo tego nie liczę, ale...
No nie, no w takich okolicznościach wbicie rangi to trochę mi odebrał radości. Tyle walczyć, tyle nabijać MMR-y, żeby coś takiego się stało. Nie wiem co powiedzieć, tak prawdę mówiąc. Czemu on w ogóle wyszedł? Może przez to, że też mamy Ed w Niku i też mamy czat wyłączony, to stwierdził, że gra ze sobą. Dobra, to już nie gadam, tylko cięcie do meczu. Okej, mamy kolejnego przeciwnika, który ma dokładnie tyle samo MMR-ów co my. Niwka. Nie mam pojęcia, jak to może być, ale trzeba skopać mu żyć. Dobra, to w takim razie ciśniemy na pełnej. Było tak tragiczne, że się tego nikt nie spodziewał. Tak bardzo wyszedł z rytmu, że aż nie trafił po tym moim zagraniu. Nie wiem, dzisiejszy odcinek jest mega dziwny. Dobra, już mu oddaliśmy, ponieważ zasłużył tam na bramkę. Totalnie tak to działa. Okej, mocny kick-off. I jadę z nim. Mamy lepsze kick-offy. Co się często nie zdarza. Okej, 1-1. Jadajemy z nim. Po prostu musimy pokazać, że zasłużyliśmy na rangę i wygrać kolejne spotkanie. Bo czemu by nie? Fake kick-off, zawsze na propsie. Pierwszy do boosta, tutaj możemy sobie sfejkować, że niby wybijamy, a tak naprawdę przyjąć piłkę tutaj. To był najbardziej fejkowy kick-off, jaki widziałem. Sam nie wiedziałem, co robię, nie no. Dobra, z tym padaką jedną. No, jak widzicie, niezasłużone jednak. Wykrawał mi random z moim nickiem. Nie no, co ja robię? Znowu pajacuję przy kick-offach. Dobra, leci full focus. Nadrabiamy. Najważniejsze to dobre nastawienie. Dobra, spróbuję festę zrobić. Dobra, to był najgorszy fast, jaki próbowałem. O! Ale go sfejkowaliśmy ponownie. Nie no, te dzisiejsze spotkania są naprawdę jakieś mocno specyficzne. Dobra, postaram się do końca przynajmniej pokomentować, co się powinno robić. Obserwuję, gdzie on jedzie i przegrywamy kick-offa. Okej, wywalamy to jak najszybciej, tutaj możemy go uniknąć. O, nie wziął boosta, słodko. I zaraz mocny flick. Jak tylko się zbliżymy, no i proszę bardzo. Nie challenge'ował nas, jego wina, nie spodziewał się, że mamy mocarne fliki. Teraz znowu. Wcześniej wygraliśmy tego kick-offa, to teraz idziemy. Weźmy to sobie do boku. Aczkolwiek nie tak lekko. Ja sobie zahaczę po tego błyścika i go challenge'ujemy na maksa. Postraszę, że to wezmę, ale... A no, zresztą wezmę, bo nie idzie to szybko. Misnąłem w bardzo słaby sposób. Zabrałem boosta przynajmniej. Tutaj gościu panikuje. Bierzemy sobie do środka i możemy huknąć. Ojej, zdążył idealnie. Tutaj ważne, żeby nie oddać piłki, nie zwolnić na tyle, żeby nas nie rozwalił. I znowu beznadziejne uderzenie. Nie wiem, coś się nie jedną strzały. Weźmy mu boosta. Wiedziałem, że nie będzie z tego wybijał. Zawróćmy jak najszybciej i walnijmy. O, on to będzie miał problemy. Majdana. Nie trafiliśmy, dobra. Szybki recoverek. Zaraz musimy pokryć środek. Cóż, czekajcie, co on robi. Pajacuje. Pobierzmy boosta. Piłeczkę wywalimy jakąś niewygodnie zaraz. Albo wcale. Dobra, to było najgłupsze zagranie, co mogłem zrobić. Ale ważne, że zdążymy wrócić. Okej. Okay. Dajmy to do rogu. Zgarnijmy boosta, nie uda się go się. Nie dośrodkujmy mu piłki, już będzie dobrze. Okej. Okay. Dobra. Challenge'ujemy jak najszybciej, bo nie mamy boosta, jakby nas przeflipował. Tutaj możemy się cofnąć, zebrać już. W narożniku powinniśmy być bezpieczni. Zbierzmy tego. Dobrze by było go rozwalić, ale nie to trudno. I wywalmy bolca. Mamy kontrolę boosta. Okej. Okay. Dobra, to było tragiczne. Chociaż zniszczyliśmy go.
jak najszybciej by się przydało to zrobić. Ale nie za wszelką cenę, także lepiej trafić w bramkę niż przestrzelić całkowicie, ale to było słabe. Pośpieszyłem się, mogłem pojechać na jakiś 50 challenge. Ale musimy wygrać to spotkanie, bo gość jest się... Co? Nie chcę obrażać się tutaj w odcinkach. Ale się wylewaliliśmy ponownie. Nie no, gram beznadziejnie. Musimy to wygrać. Nie dopuszczam porażki w dzisiejszym odcinku. Jak najszybciej, zbieramy boosta, bierzemy, zawracamy i od razu flip nad nim, nie spodziewał się. 5-4. Pamiętajcie, nie możecie mu dać czasu na podniesienie boosta, bo wtedy łatwiej mu się broni. Jakby ktoś nie znawał. Dobra, wróćmy się, jak najszybciej wywali to. On nam dał czas. Zbierajmy małe guściki. Dobra, zaraz będzie ścinał do środka. Niech se to przyjmie i wtedy challenge'ujemy. Okej. Dobra, nie zdążę. Czemu nie wybuchł? No nie, jeszcze nie kopnąłem. Okej, żyjemy. Przedbijamy nad nim. Dobra, zbiorę tego boosta i jakoś trzeba go powoli zacząć challenge'ować agresywniej. Nie! Wejdź piłko, wejdź. Gin typie, no kurczę, nie mogę. Już nic nie zrobi. No nie zdążyło dolecieć. Ale dobra, w każdym razie cel odcinka spełniony. Ranga wbita, 1150 MMR-ów, czyli tyle, ile potrzeba na... tak mi się wydaje. Nie, już naprawdę nie wiem. Możecie napisać mi dokładnie, od ilu MMR-ów się dostaje czempiona trójkę? Ponieważ myślałem, że od 1147, ale jak widać się myliłem. Ale w każdym razie dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że przyjemnie się wam go oglądało. No i zachęcam do zostawienia łapki za to, że w końcu udało się wbić czempiona 3-1, bo jest to... No jest to już jakiś wyczyn. Teraz tylko Grand Champion przede mną. Mam nadzieję, że też się niebawem uda go dobić. No i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Hej!